No to spokój się. Dobry wieczór. Była policja. Jutro znowu będzie policja dochodzeniowa. Zrobią odciski, wszystko i to nie pójdzie na marne. Nie pójdzie na marne dla was. Nie uda się takie rzeczy robić. A ten człowiek, który bez przerwy wyzwania na mój numer telefonu będzie prędko wywąchany. Jak ja mówię, będzie prędziutko i zaprzestanie tak ze swoimi ludźmi robić. I Azorek, uspokój się, bo lanie dostaniesz. I to dobre lanie dostaniesz. I powiem tak. Przestaniecie takie coś robić. Chodź, Azor. Chodź, Azor. Chodź. Masz spokojnie siedzieć tu. Bo dostałem szlańka po dupku. I nie będziecie tak robić z farbami wszystkim, bo ja za was ostro pójdę. Jutro będzie umyty samochód. Choć znowu robota, ale będzie umyty. I powiem dla was, że ja to wywącham. Wywącham jak najprędzej i tak dalej. A ten człowiek, który wyzwania numer, ja zapiszę sobie do notesu, żeby się nie wykasował. Zdjęcie będzie wysłane wyżej, do komendy głównej, do Warszawy, do ministra spraw wewnętrznych administracji i do pana Mariusza Kamińskiego. I on bardzo prędko zadziała. Zadziała prędziutko, że będzie naprawdę ta sprawa załatwiona. No, na razie. Tyle bandyci. Bandyctwo to jest. To nie ludzie, ale gnoje śmierdzące są. Tacy, którzy mnie niszczą mienie. Ja wasze mienie nie niszczę, nie jeżdżę, nie chodzę. To narobił tutaj. Pod was dom i tak dalej. I skończy się z takim bałaganstwem, skończy się z takim burdelstwem w Białymstoku. Naprawdę skończy się. I powiem, nie powiem na razie, nie powiem, że jesteście kulturalni ludzie, tylko bandyci, złodzieje, niedomyjacy ludzie jesteście. I powiem na zakończenie, że ta sprawa nie będzie zakończona z wami. Będzie, za te słowa, za to wszystko będzie, poniesiecie karę. Za moją pracę, trud i tak dalej. Ludzką. Nie tylko moją, ale i majora poniesiecie, bo jeszcze człowiek jeden będzie pomagać mi w zmywaniu też. I tylko nie powiem jaki, bo zaraz wy będziecie jechać. I wy umiecie tylko jak to tylko jechać po ludziach. Dlatego, żeby dla mnie nie pomagaliście. Żeby nikt dla mnie nie pomagał. Żeby ja się denerwował i wykończył się. Bo wy szczekacie jak... A wy mnie tak szczeka, jak wy szczekacie. Że ja położyłem Jana Euborodo świętej pamięci do ziemi. Że ja jakąś trutkę dawałem, czy to. Wy jesteście ludzie pojebani. Już nie powiem do jakiego. Czy do kwadratu, czy do sześcianu. Ale wam chyba ten koronawirus klepki odpierdolił w głowie. Odpierdolił klepki. Gdzieś wysłał może na kosmos. Jakiś. I tam z kosmosu weźcie te klepki swoje, a wtedy będziecie ludźmi normalnymi. Na razie, pojebańcy.